jump hole to the Jugoku system. Mr. Trent, please go first. No, system Jugoku, system, w którym jest tylko jedna baza, baza właśnie Blood Dragonsów i ogólnie ten system tylko do nich należy. O, dobra, skaczemy. Tak. Identify yourself, or you will be destroyed. This is Lieutenant Ozu. Stand down, patrol. We have captured Takagi's transport and are escorting it back to Kyoto as ordered. Yes, Sensei. We are almost there. Junko, Mr. Trent, follow me. I have the coordinates. Trent, you take the lead. Where are we going? To Kyoto. Kyoto? Trent, that's the legendary home of the Blood Dragons. I don't know anyone who's ever seen it. Ozu, you honor us. The honor is ours. Ozu zaszczyca nas, proszę bardzo. Do tajemniczej, legendarnej bazy Blood Dragonsów zawitamy jako jedni z nielicznych. No, proszę bardzo. Jest jedna wielka pieprzona asteroida, tak na dobrą sprawę. Zresztą, o, już ją widać. He. Celebrate our victory over Takagi and Edo. Here you shall receive what you came for. I will see you shortly. Dock. Roger that. Your request to dock is granted. Proceed to dock 2. Tak jest. Lądujemy, idziemy spotkać się z Ozu. No i odebrać to, co do nas... to po co przylecieliśmy, tak? Proteus Tomb. Lieutenant Ozu, this is amazing. How long have the Blood Dragons been here in this asteroid? Several generations. But with Takagi eliminated, the Edo Shogunate is weaker, and our victory is near. Pardon me, Lieutenant. Excuse me. Tell me, how long have you known Ozu? You mean, was he always a radical in the Blood Dragons? No. When I knew him, he was to be a promising political student at the Kusari Academy. What happened? People are changed by their world, Trent. Rarely vice versa. Ozu's living proof of that. Yeah. I'm afraid we have been deceived. This was the right shipment, but we have neither the artifacts nor Takagi. He was not on the transport as we were led to believe. Something has changed. So what do we do now? I will make the necessary inquiries. For now, I suggest that you occupy yourselves with whatever diversions we can offer. Well, I can't just sit here. Maybe the Blood Dragons could use a little help. Joining the ranks of the Radical Left? I'm not on assignment anymore, Trent. I get to see how the other side lives. You know, it wouldn't hurt you to get out there for a while either. Maybe take some missions. From the sound of things, it may be a while. Don't worry. I'll let you know when we hear something. No, i koniec niestety tego krótkiego epizodu. Teraz mamy kolejny free play. I tak, w przeciwieństwie do tego, co pewnie niektórzy zakładają, to wam pokażę. Tutaj nie kupicie dragona. Kupicie tylko i wyłącznie zrytego hołka. Tadam! Na tej bazie nie ma dragonów. Jest tylko hołk. Jako light fighter. Nie kupujcie go absolutnie. Po pierwsze macie tylko... Jest takiej samej klasy co Dragon. Okej, jest szóstej, tak? Ale po pierwsze macie mniejszy armor, zobaczcie. 3600, 3300. Po drugie macie tylko 4 działka zamiast
sześciu. No i na Lightfightera nie założycie torped. Tylko i wyłącznie waspy wchodzą, dlatego olać go totalnie szerokim sikiem. Dobra, co macie w zbrojowni tak w ogóle, moi drodzy Blood Dragonsi, bo chyba oni coś mieli, ale nie jestem pewien. Stan pulsy, ble ble ble, tamto, te ich bronie są w ogóle takie do dupy, jakieś katapulty, monstalkery, coś fajnego macie? Flash point. 16 poziom musimy mieć, żeby to kupić. 8.33, to ma? 8.33. Czym to się różni? Aha, to jest laser. Aha, nie, to też jest laser. Dobra. Tego nie kupimy, bo nie mamy statku. No, czyli oni tutaj nic nie mają. Ciekawego. A może jakaś... Tego też nie mają. Ale szajs. O, tu jest. A, level 16 musi być. Dobra, czyli potem jak wbijemy ten, to można sobie kupić za 30 koła. Drony jakieś? Co mi to w ogóle wypadło? A nic, dobra. Ile muszę uzbierać? O, w mordę. Jest 30 tysięcy muszę wbić. A po ile tutaj w ogóle misje są, tak z ciekawości, że zerknę. Ach, to jednak trochę nam zajmie. Jakieś 3-4 misje i po zawodach, także... Potem jak wylądujecie na Kyoto, w systemie Chugoku, czeka was kolejny freeplay po krótkim epizodzie właśnie z Ozu. No, a ja się żegnam i wracam, gdy się już natyram odpowiednio. Na razie, hej!